Cześć wszystkim. W związku z tym, że mamy dużo zapytań odnośnie skanowania wycisków, jak i również możliwości projektowania na skanach wycisku, tak też właśnie dzisiaj ten odcinek będzie poświęcony tej tematyce. Zobaczymy sobie, jak przebiega proces skanowania i proces projektowania na skanie wycisku. Zapraszam. Ok, zaczynamy proces skanowania. Aby zeskanować wycisk, na samym początku posłużymy się softem obsługującym skaner, gdzie wykorzystamy właśnie funkcję skanowania wycisków. Później skan po wycisku importujemy sobie do Exocada. Zaczynamy. Przed nami jest widoczny właśnie soft od skanera, w tym przypadku jest to od skanera Shining 3D. Mamy już zdefiniowaną pracę, oczywiście definicja pracy jest przełożona z wycisku. Mamy zdefiniowanego pacjenta. Naciskamy sobie ikonkę scan i uruchamiamy procedurę samego skanowania. Wspomnę tylko, że skanowanie wycisku odbywa się troszkę dłużej niż skanowanie zwykłego modelu gipsowego, co też pewnie Państwo zauważą. Dlatego tak jest, że skaner musi wykonać dużo ruchów ramieniem tak, aby do światła dotarło w każde zakamarki w wycisku. OK. I przed nami pierwszy wstępny skan wycisku. Na tym etapie musimy sobie dokładnie obejrzeć wnętrze skanu, zwłaszcza na zębach, które są zdefiniowane jako filary, tak? Czy tam nie ma przestrzeni, które są jeszcze niedoskanowane? Jeśli takie są, możemy sobie użyć funkcji dodawania skanu i takie przestrzenie doskanować. Tutaj właśnie widzimy takie niebieskie pola wewnątrz filarów wycisku. To są przestrzenie, które jeszcze należy doskanować. Użyjemy funkcji Add Scan. I w tym momencie skaner już nadłożył troszkę więcej obrazu. Ponownie inny rzut ustawiamy i ewentualne przestrzenie doskanujemy sobie. Ostatnie położenie. OK, obraz jest dołożony. Spróbujemy sobie jeszcze raz obejrzeć. Na tym etapie ewentualnie możemy jeszcze spróbować z tego rzutu dołożyć skan. Jeśli skaner już nie dociera światłem w jakąś powierzchnię w filarze wycisku, możemy użyć funkcji za chwilkę, która się pojawi, funkcja, mówiąc tak w cudzysłowie, łatania przestrzeni niedoskanowanych, czyli zamykanie tych powierzchni, które są niedoskanowane. Są to już bardzo małe powierzchnie, więc możemy spokojnie tej funkcji użyć. Przechodzimy sobie krok dalej. Przed nami gotowy skan naszego modelu i ostatni etap, jeśli chodzi o program od skanera, czyli soft. Ewentualne przestrzenie, które nie są pozamykane jeszcze przez skaner, to co wspominałem właśnie wcześniej, jest dostępna funkcja fill hole, czyli możliwość załatania tych przestrzeni niedoskanowanych. Teraz sobie użyjemy. I w tym momencie, jak widzimy, mamy już wszystkie przestrzenie, te najważniejsze, pozamykane. Naciskając Complete, kończymy proces skanowania. Teraz przełączymy się bezpośrednio z softu od skanera do zakładki EXO.
W zakładce EXO mamy zdefiniowaną pracę też na górnym łuku, tak samo jak to zrobiliśmy sobie w softie w skanerze. Po definicji pracy, jak przy każdej innej, oczywiście nie naciskamy w EXO ikonki scan, bo scan już mamy pozyskany. Bezpośrednio naciskamy sobie ikonkę design, czyli chcemy wejść do CAD-a. Po uruchomieniu zakładki CAD pojawiło się okienko, które nam daje możliwość importowania skanu z dowolnego miejsca. Nasz skan sobie importowaliśmy bezpośrednio na pulpit i taką sobie właśnie wybierzemy lokalizację. To jest właśnie ten skan naszego wycisku. Otwieramy sobie go. Kolejny etap, jak zawsze, czyli oznaczenie preparacji na każdym słupku. Przed oznaczeniem preparacji, co warto zrobić, jeśli chodzi na przykład o skan wycisku, to możemy się pozbyć przestrzeni na modelu, które są nam tutaj w tym przypadku zbędne. Przejdziemy sobie do zakładki eksperta i wybierzemy sobie funkcję Edit Mesh i tutaj, wykorzystując funkcję przecinania, pozbędziemy się powierzchni, które są nam niepotrzebne. Pozbywamy się jeszcze niektórych przestrzeni. OK, i tak wstępnie przygotowany skan już w tym momencie jest na pewno bardziej czytelny niż pierwotna wersja. Potwierdzamy swoje działania i przechodzimy ponownie do Wizarda, gdzie mamy możliwość dalszego projektowania. Tak jak wspominałem, pierwszy etap, czyli zaznaczenie zasięgu preparacji. Teraz krótko powiem Państwu o wadach i zaletach, jeśli chodzi o projektowanie na skanu wycisku. Jak na pewno zwróciliście uwagę teraz na obrazie, który mamy przed sobą, jeśli chodzi o czytelność samej preparacji naszych słupków po skanie wycisku, no z tym to różnie bywa, ale tutaj oczywiście już w grę wchodzi tylko i wyłącznie jakość samego wycisku. Więc no, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Przypominam też, jak pewnie Państwo pamiętają z poprzednich odcinków, gdzie byliśmy omawiany skany wewnątrzustne. No, jest to zbliżony sposób projektowania na takich właśnie modelach. Zaczniemy sobie od zęba 1.7, czyli od zaznaczenia preparacji. Jeśli chodzi o zaznaczenie preparacji na skanach wewnątrzustnych bądź też na samych wyciskach, funkcja wykrywania w tym przypadku tutaj niekoniecznie sobie poradzi. Jak widzimy, program nie trafi od razu za pierwszym razem w odpowiednie miejsce, więc żeby sobie ułatwić zadanie, wybieramy sobie funkcję Correct Draw, więc ręcznie naniesiemy na naszym słupku punkty orientacyjne, które pomogą programowi określić położenie linii tam, gdzie uznajemy, gdzie ona powinna być. Oczywiście później też tą linię będziemy sobie jeszcze edytować i dociągać w miejsca tam, gdzie powinna być. Właśnie w taki sposób. Thank you.
No tutaj powtarzam, jeśli chodzi o jakość samej pracy, no to jak też bywa przy modelach standardowych, tak, z tradycyjnych z gipsu, no tutaj na tą jakość bardzo mocno rzutuje jednak czytelność wycisku. Ok, przejdźmy sobie teraz do kolejnego zęba. 1,5 i powtarzamy procedurę oznaczenia preparacji. OK, po oznaczeniu linii preparacji na wszystkich słupkach możemy sobie jeszcze zrobić podgląd, jeśli chodzi o tor wprowadzenia. Ta funkcja już na pewno jest Państwu znana z poprzednich odcinków. I dalsza procedura projektowania, jak widzimy, przebiega tak samo, jakbyśmy bazowali na skanie wycisku standardowego, czyli wycisku modelu na modelu gipsowym. Czyli kolejny etap to jest cement, szczelność, ustalenie granicy preparacji, czyli rantu naszych podbudów. Przechodzimy sobie krok dalej. Oczywiście na tym etapie standardowo też polega nam narzucić właśnie bryły zębów na zasięg naszej pracy na modelu. Oczywiście nie mamy tutaj modelu przeciwstawnego, więc mamy wersję podglądową tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o sam skan modelu. Przejdźmy sobie krok dalej. Kolejna funkcja, preforming, czyli możliwość modelowania jeszcze. Na tym etapie możemy sobie wykorzystać funkcję wyciągnięcia przęseł pracy ponad skan modelu, tak aby później optymalnie, dokładnie je dopasować sobie do wyrostka. Przechodzimy krok dalej. Etap obkurczania naszej podbudowy.
o zadany parametr ilości miejsca na ceramikę. I otrzymujemy zredukowaną anatomię o parametry ceramikę. Wiadomo, że na tym etapie, co przypomniałem Państwu też już kilka razy, na etapie, który jest przed nami, koniecznie musimy pamiętać o tym, aby dociąć przęsła do dziąsła, tak? Załóżmy, że nasza praca będzie wykonywana z tyrkonu, więc możemy sobie dociąć na zero, czyli będą nam ładnie przylegać te dziąsła, przęsła, przepraszam, do dziąsła. W tym momencie właśnie są już docięte. I oczywiście, jak pamiętamy, również możliwości modelowania naszej podbudowy, czyli naniesienie korekt, które według nas są jeszcze tutaj niezbędne przed zakończeniem projektu. Przejdźmy sobie krok dalej. W następnym etapie połączenia sobie jeszcze funkcję Free, która daje możliwość większego modelowania połączeń. Tutaj sobie jedno z najbardziej uniesiemy nad dziąsłem. Mała korekta jeszcze innych połączeń. Przypominam, że jeśli mamy uruchomioną funkcję Free przy połączeniach, właśnie ta, która jest przed nami, tak te połączenia modelujemy sobie, żeby pozbyć się niebieskiej barwy, która się na nich pojawia, która nam mówi, że w tym miejscu już to połączenie mamy delikatnie przecienione. OK. Przechodzimy sobie krok dalej. I mamy gotową podbudowę zaprojektowaną na skanie wycisku. Zobaczmy sobie z przybliżeniem większym, jak wygląda preparacja naszych koron po skanie wycisku. Myślę, że jest OK. Klikamy sobie Next i kończymy projekt. Przypominam jeszcze, drodzy Państwo, że jeśli chodzi o zaprojektowanie pracy na skanie wycisku, to tutaj bardzo mocno stawiam nacisk na jakość samego wycisku, tak? Czyli jakość tego wycisku musi być na tyle duża, aby faktycznie czytelność w programie CAD-owskim dla Państwa była też większa. Jak to wygląda, widzieliście, skanowanie samego wycisku jest procedurą łatwą. Projektowanie na skanie wycisku też zasadniczo nie różni się od projektowania na skanach modeli gipsowych.
Z tym, że powtarzam, jakość wycisku tutaj robi największą robotę. To dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny. Dzięki, do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał TV oraz zaznacz dzwoneczek. Będziesz na bieżąco informowany o dodaniu nowych filmów, które z pewnością Cię zainteresują.